spotkanie międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji. Ono będzie służyć mieszkańcom nie tylko Bielska i regionu, i to, tak jak sama nazwa wskazuje, międzypokoleniowe, zarówno osobom młodym, jak i osobom starszym, czyli właściwie wszystkim pokoleniom. A co do funkcji, to po pierwsze w odrestaurowanym, zmodernizowanym pałacyku lodowym, tak jak to się powszechnie nazywa, będą elementy związane z rozwojem, czyli tam chcemy umieścić regionalnego takiego huba innowacji cyfrowych, w którym będą rozwiązania w zakresie drukarek 3D, ramion robotycznych, gdzie będziemy mogli szkolić, prezentować nowe technologie i też edukować i zwiększać kompetencje wszystkich pokoleń, właśnie od najmłodszych po najstarsze. Będzie też część gastronomiczna w postaci kawiarni, restauracji. Będą też pomieszczenia na pierwszym piętrze, które będą służyć przedsiębiorcom. Następnie ta część sportowa, która zawsze tradycyjnie tam przez wiele lat funkcjonowała. Chcemy zrewitalizować ten obszar i powstanie obiekt całoroczny do tenisa ziemnego, ale nie tylko, również badmintona, czyli będą korty kryte, będą boiska do badmintona i boiska do mini tenisa, jak również taka część do ogólnorozwojówki, czyli ta aktywność również sportowa. Przywrócimy po prostu tą funkcjonalność, ale w układzie całorocznym. Oprócz tego planujemy, że będzie tam między pałacykiem a tym obiektem całorocznym będzie również kort tenisowy zewnętrzny, który może w następnym etapie, tak jest docelowy plan, w okresie zimowym będzie pełnił funkcję lodowiska. I tak chcielibyśmy ten obiekt, żeby na przełomie 2024 i 2025, że tak powiem, oddać do użytkowania, żeby mógł zacząć funkcjonować i żeby mogli mieszkańcy z niego korzystać. Jesteśmy u progu podpisania bardzo ważnej dla miasta umowy, chociaż inwestycję całą prowadzi RR. Trzeba dodać, że to nie było takie proste, żeby do niej doprowadzić, bo finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ma swoje wymagania. Po drodze projekt się zmieniał, różnego typu ustalenia, ale w końcu dotarliśmy do spięcia dokumentów, bo jak wszyscy wiemy, czasami przygotowanie dokumentacji, załatwienie spraw formalnych trwa dłużej niż sama budowa. Pokrótce tylko powiem tyle, że wartość tej inwestycji do zrealizowania to jest około 22,5 miliona złotych netto plus podatek VAT, więc taki jest poziom tej inwestycji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja też się cieszę, że to się wpisze w świeżo zrewitalizowany Park Włókniarzy, więc cały ten obszar będzie na odpowiednim poziomie zwrócony mieszkańcom.